Cześć, cześć, siemanko! Z tej strony Krzychu. Mamy 21 września roku pańskiego 2020. Ja witam was w kolejnym vlogu. W takim może dziwnym vlogu, bo ten vlog będzie taki troszkę krótki, informacyjny i słuchajcie, przepraszający, bo tak. Miałem wyjść vlog wcześniej z kiszonki, ale niestety głupi ja gdzieś przestawiłem kamerę na format nie 16:9, tylko 14:3 i tak mi to, słuchajcie, zrobiło, że nic nie mogliśmy wrzucić z kiszonki, co nie znaczy, że tego nie będzie, bo chłopaki jeszcze koszą, także tutaj też na pewno nagramy, ale z tego materiału, co miałem kilka godzin, nie wyszło nic. A no cóż, no, zdarza się i tak. I tak czasami będzie, słuchajcie. Tego się nie... To się nie wraci, jak ją Krzesi. Dzisiaj sobie orzemy ugór, bo lucerniej będzie się na pszenica. Mój błąd, przestawieniem kamery, postawam, mam się nakręcić jeszcze kiszonkę w tym roku, chłopaki cały czas koszą. I chłopaki się ponagrywali w innym formacie, nic z tego nie wyszło. Także na pewno dogramy temat, słuchajcie, w następnym vlogu. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Za to przepraszam. Dzisiejszy vlog taki krótki, stricte informacyjny właśnie, że czemu nie pojawił się vlog z kukurydzy. Pojawi się na pewno film z kukurydzy, ponieważ nie tylko ja nagrywałem, ale nagrywali też znajomi. I ten film się pojawi, jak to wyglądało. Sam vlog może troszkę później, gdzieś dogram u kolegów, tak jak powiedziałem, z mojej właśnie winy. Że długo nic nie było, to postanowiłem dzisiaj to nagrać. Tym bardziej, że dzisiaj, słuchajcie, sobie pogruberowałem tą mąkę. Wcześniej rozsiałem wapno. Będzie tu się na pszenica. Po zaoraniu rozsiejemy nawóz. Może też coś złapię, jak mi się uda. Ale dzisiaj szybko z dniem dzisiejszym taki informacyjny, bo też troszeczkę ten vlog taki do was z prośbą. Moja zaprzyjaźniona firma, jak wiecie, firma Nasiona Wronkowski, startuje w konkurencji Izydory, które dobrze znacie z czasopis, topagry i tak dalej. Jak to wygląda w kategorii nasiennictwo. I teraz tak, przy tej okazji chciałem was prosić, żebyście zagłosowali na firmę Wronkowski w kategorii nasiennictwo. Zobaczymy, co uchudujemy z tej hodowli. Przede wszystkim firma przyjazna środowisku, firma z najnowszymi urządzeniami do produkcji nasion. Jak wiecie, wcześniej konkursy organizowaliśmy, chłopaki się starają, naprawdę robią mega, mega fajną robotę, zwłaszcza Norbert, Piotrek, Remek, naprawdę jest kupa fajnej roboty. A zagłosując na firmę w kategorii nasiennictwo, znaczy możecie głosować w kilku kategoriach, ale zajmie wam to trzy minuty, cztery. Wchodzicie na Izydory, rejestrujecie się, zagłosujecie na firmę, w tym przypadku proszę was o firmę Wronkowski, i słuchajcie, głosowanie jest tylko do jutra. Stąd dzisiaj mówię też właśnie vlog, żeby chłopakom pomóc. Druga sprawa, trzeba tam kilka słów napisać, dlaczego głosujecie na tą firmę. Firma jest przyjazna środowisku, firma ma naprawdę mega najnowsze urządzenia do produkcji nasiennej, także są, namawiam was, żebyście spróbowali sobie nasion. Nie zarzucajcie mi, że to reklama, po prostu ja współpracuję.
jestem mega zadowolony, jak pamiętacie, ta pszenica wydała mi super. Także zajmę wam to tylko kilka minut, a trzeba opisać dlaczego, bo stwierdzono firmę i tak dalej. Kilka fajnych słów, a możecie wygrać 2, 5 albo 10 tysięcy złotych. Czyli przez Facebooka wchodzicie na Izydory, rejestrujecie się, 4 minutki roboty czy 5 i już, słuchajcie, i już możecie wygrać 2, 5 albo 10 tysięcy złotych. Za samo głosowanie, nie? Tak? Czyli tam nieważne, bo różne są kategorie, tak? I możecie różne głosować na różne firmy. Mi tu chodzi akurat, żeby pomóc chłopakom. Stąd moja prośba, tylko i wyłącznie. Ja postaram się, przepraszam was serdecznie, że byłem gamoniem, przełączyłem tą kamerę. Nic mi z tego naprawdę głębokiego materiału nie wyszło. Chcieliśmy dwie pryzmy, słuchajcie. Zobaczcie, wielkie są pryzmy z kukurydzą. No ale co, no. Rare humanum est, czyli pomyłka jest rzeczą ludzką, ja też. Słuchajcie, no pomyliłem się, po prostu gdzieś przełączyłem kamerę na inny format. Nic z tego nie mogliśmy, cholera, zrobić. Kolejną sprawą, zbliżają się nasze poletka. Ja już myślę, Tomek przyjedzie, że będzie to w pierwszej części października, w pierwszej dekadzie, gdzieś tam, nie wiem, 10, 12, 14 października. Jak tylko zaorze, zasieje sobie trochę tego zboża, w tym tygodniu przyjdzie Tomek, zbadamy wilgotność ziaren, postaramy się zobaczyć, jak to wygląda, już wam określić, kiedy ta impreza, słuchajcie, u nas będzie, kiedy się odbędzie, tak? I przede wszystkim taka niespodzianka. Będziemy mieli nowych gości, słuchajcie, już teraz wam zdradzę, kto to będzie. Będą agrokuzyni, będzie Perkins, Piotrusia jeszcze nie pytałem z kanału Rolniczuka, myślę, że Piotrek zaprzyjaźniony też przyjedzie. Będzie Brączek, będzie Adam, myślę, że będzie Tanas. Czyli sporo fajnych osób do spotkania. Na pewno nikt głodny nie wyjdzie, nikt spragniony też nie wyjdzie. Musimy zachować na pewno jakieś, słuchajcie, warunki bezpieczeństwa, jak to nam narzuca państwo. Jakieś maseczki, ale to na pewno firma wszystko zagwarantuje. Catering, jedzenie, picie. Obejrzycie sobie wszystko, całą kolekcję odmian. Już wszystko jest uszykowane, ucięte, wycięte. Teraz tylko z obecnym stokiem tablicę. Wygląda to naprawdę mega, mega fajnie. W tym roku, że nie było tych imprez, myślę, że stawicie się jeszcze bardziej licznie, jak byliście w zeszłym roku. I serdecznie, serdecznie, bardzo, bardzo was zapraszam, żebyśmy się razem spotkali i sobie porozmawiali wspólnie, razem wszyscy. I serdecznie pozdrawiam te osoby, które były w zeszłym roku, bo naprawdę było też was mega, mega dużo. Były osoby naprawdę po 400-500 km z Warszawy, naprawdę kupę kilometrów niektórzy poświęcili na to, żeby do nas dojechać, za co wam serdecznie bardzo, bardzo dziękuję. Tak jak wspomniałem, w tym roku tych imprez jest mało. Mam nadzieję, że jesteście głodni takich spotkań, żebyśmy się spotkali, zobaczyli na polu wspólnie i wspólnie z twórcami, z youtuberami, żebyście sobie porozmawiali. Trafić będzie łatwo, jak już tylko będziemy znali termin, podam wam datę, lokalizację, wszystko. Wszystko, słuchajcie, że tak powiem, na tacy. Zawsze jest to roku dość nowe, także w tym roku myślę, że będzie jeszcze nas więcej kolegów, znajomych, youtuberów, z którym każdy na pewno poświęci wam chwilę, żeby sobie pogadać i zrobić zdjęcie, czy tam, powiedzmy, zamienić kilka słów, jakie każdy ma wrażenia, czy tam swoje obserwacje. Także ja mam nadzieję, że się to zaorać, rozszerz nawóz. Lecimy wspólnie z siewem, żebym już zasiał wszystko, był gotowy do tej imprezy. Każdy, kto ogląda, serdeczne, wielkie pozdrowienia ode mnie. I ostatnia prośba jeszcze raz.
dziś wrócimy, jeżeli możemy wesprzeć chłopaków, Nasiona Wronkowski, Izydory 2020. Fajny konkurs, możecie wygrać pieniądze i przyczynić się do tego, że nasi znajomi będą też z nas zadowoleni wszystkich. Także słuchajcie mordy. Dziękuję wam serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie i trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.